rządzi Garik odbiór. Tu Garik. Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, sir? Garik, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta? Przyjęto. Sierżancie? Uwaga, Ivan! Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van, grupa mężczyzn w wieku poborowym. Są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po lewej. Ruchy, ruchy! Są tutaj, bracia! Są tutaj, szybko! Ani kurwa drgnij! Policja, stać! Hej, hej, odnieś broń! To nie będzie konieczne. Biały van, po lewej. Ruchy, ruchy! Są tutaj, bracia! Są tutaj, szybko! Ani kurwa drgnij! Policja, stać! Hej, hej, ręce do góry, już! Na ziemię, leżeć, już! Nie będę powtarzał. Uciekają! Szabla 2, co tam się odpierdala? Mamy wybuch na Piccadilly Circus. Padły strzały, funkcjonariusze ranni. Potrzebujemy lekarzy. Pierdolę, Kai. Zobacz, co oni zrobili z naszym miastem. Jeszcze nie słyszymy. Ruchy! Trzymają z góry! My mamy kurwa pistolety! Gryjcie! Ciekajcie! Szabla 2, księgarnia zajęta. Sierżancie Garik, jesteśmy pod ostrzałem! Do wszystkich jednostek! Wydzielę wychodzą z autobusu w Konstancie! Trzeba ich odstawiać! Przy czerwonym autobusie odknęło 4 kryzyni! Nie mam broni! Potrzebne wsparcie! Sierżancie! Cywili na autobusie potrzebują pomocy! Rozumiem, sierżancie. Podejrzani wycofują się do budynku na północny zachód. Wszystkie jednostki do budynku Tanto. Szybko! Uwaga, jak strzelać! Potrzebne w budynku Tanto! Ruchy! Zachodź! Kurwa mać! Jesteś cały? Drugi wywóz w aptece! Sierżancie, muszę wiedzieć co z zakładnikami. Idź do budynku Tanto. Teraz! Daj mu dur! Nie ty!
Ruch tu, szablad! Swój, swój! Widzę cię. Masz broń? Tak jest. Jestem kapitan Price. Sierżant Garrick. Idziesz ze mną. Uwaga na rogi. Pomocy! Zakładnicy, pomocy! Na górze. Na pomoc! Proszę pomocy! Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie! Proszę, zdejmijcie to! Znaczy, potrzebuję pomocy. Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Do wszystkich, mamy zakładnika z bombą. Zachować dystans. Nie chcę umierać! Nie chcę się odnosić rodzinę! Pomożesz mu! Staram się! Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie mogę tego! Nie ma czasu! Na pomocy! Na pomoc! Chwila! Co ty robisz? Nie! 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 Do wszystkich! Bomba wybuchła! Potrzebujemy sanitariuszy. Wychodzimy. Spokojnie, spokojnie. Zabierzemy was stąd. Jesteś cały? Nic mi nie jest. Chodźmy. Ocaliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, sir. Wysłali nas na pół gwizdka, żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Tak, pierdolone kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Sir. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, sir. Okej, Garrick. Idziesz ze mną. Al-Katala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego Wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim, mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Al-Katala. Rosjanie nie rozróżniają między Al-Katalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Al-Katalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... Zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradziście. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś CIA? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Uzbekistanie, Alex. No to za mną.